Gazet Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 16 czerwca 2023 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie członkostwa Ukrainy w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, podkreślono, że Ukraina broni dziś nie tylko swojej państwowości, ale napisano także, że broni, cytuję. Wspólnych wartości, takich jak demokracja i ład oparty na prawie międzynarodowym. Koniec cytatu. Jest także podkreślone w tej uchwale, że wojska ukraińskie stają się coraz bardziej interoperacyjne z siłami NATO, że zdobywają doświadczenie na polu walki i podkreślono, że, cytuję, z wojskowego punktu widzenia wejście Ukrainy do NATO będzie więc korzystne również. Dla sojuszu. Koniec cytatu. No, w tym momencie warto zadać sobie pytanie, czy którykolwiek z posłów, który głosował za przyjęciem tej uchwały, w ogóle przeanalizował to z właśnie wojskowego punktu widzenia i sprawno międzynarodowego. Co się stanie, jeżeli Ukraina, będąc w stanie? Wojny przystąpi do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak będzie wyglądała kwestia zobowiązań sojuszniczych chociażby takiego państwa jak Polska względem Ukrainy, i czy wówczas Polska nie stanie się automatycznie także celem wojsk Federacji Rosyjskiej? W tym kontekście w uchwale warto zauważyć, że podkreślono wagę zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, który ma być miejscem debaty o przyszłości relacji NATO-Ukraina NATO i jest wyraźnie zasugerowane, że procedura zaproszenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, Finlandii i Szwecji mogłaby także mieć zastosowanie wobec, wobec Ukrainy. No jest to Postawa niezwykle proukraińska, powiedziałbym, postawa takiego bezwarunkowego wspierania Ukrainy, jeśli chodzi o członkostwo w NATO, bez oglądania się na wojskowe czy polityczno-wojskowe konsekwencje takiego, takiego kroku. I w tym momencie myślę, że warto przyjrzeć się stanowisku strony rosyjskiej, która jest bardzo ciekawie artykułowana, chociażby w takich branżowych czasopismach, jak Rosja w globalnej polityce. Tutaj chciałbym się odwołać do głośnego już artykułu profesora Siergieja Karaganowa, który ukazał się w czasopiśmie Rosja w globalnej polityce trzy dni przed przyjęciem przez Polski Sejm tej uchwały. 13 czerwca 2023 roku Siergiej Karaganow opubliko został opublikowany artykuł Siergieja Karaganowa zatytułowany Trudna, ale konieczna decyzja z tytułem Użycie broni nuklearnej może uratować ludzkość przed globalną katastrofą. Myślę, że warto przyjrzeć się temu artykułowi, który akcentuje różne kwestie, które w Polsce są zupełnie inaczej przedstawiane przez media głównego nurtu. Na początek kilka słów na temat tego, kim jest Siergiej Karaganow. To jest rosyjski politolog, historyk, doktor habilitowany, profesor, który jest obecnie honorowym przewodniczącym Rady ds. Polityki Zagranicznej i Obronnej. To jest taka inst instytucja analityczna, taki analityczny think tank. Jest także dziekanem Wydziału Gospodarki Światowej i Spraw Międzynarodowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie. Karaganow był bliskim współpracownikiem Byłego ministra spraw zagranicznych Jewgenia Primakowa, był także doradcą zarówno prezydenta Borysa Jelcyna, jak i Władimira. Putina. Przez wiele lat Karaganow był no, traktowany jako człowiek otwarty na współpracę z Zachodem, człowiek, który, który był przez niektórych nawet określany mianem rosyjskiego liberała. Natomiast warto zauważyć, że jest to człowiek, który również był jednym ze współzałożycieli Klubu Wałdajskiego, jest członkiem komisji trójstronnej od 1998 roku. Był, jest człowiekiem, który był przyjmowany na bardzo wielu prestiżowych salonach, na te, nazwijmy to umownie kolektywnego, kolektywnego zachodu. Natomiast po 24 lutego 2022 roku zmienił swoją retorykę i w tym artykule, o którym dzisiaj będę mówił, no już jasno stara się rysować nową strategię dla, dla Rosji. Profesor Karaganow analizując różne warianty rozwoju sytuacji w wojnie na Ukrainie podkreśla przede wszystkim, że nawet jeżeli Rosja zajęłaby całe obwody Doniecki, Ługański, Zaporoski i Hersoński w wariancie minimum, to nie zmieni to całej układanki strategicznej. Nawet podkreśla, jeżeli w ciągu roku lub dwóch Rosja zajęłaby całą wschodnią i południową część Ukrainy, to i tak będzie w trudnej sytuacji, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę no, wiadomo, działania, działania ukraińskie, chęć rewanżu strony ukraińskiej, chęć odzyskania tych terytoriów, ale także, oczywiście, mając, mając po drugiej stronie cały. Zjednoczony, tak zwany kolektywny, kolektywny Zachód. No tutaj także analizuje opcję zajęcia całej Ukrainy, ale podkreśla, że to spowodowałoby ogromne problemy społeczne, polityczne, biorąc pod uwagę, że zachodnia część Ukrainy jest no, tutaj bardzo mocno nastawiona anty, antyrosyjsko. I tutaj także podkreśla, że bardziej atrakcyjną opcją dla Federacji Rosyjskiej byłoby. Zajęcie i zjednoczenie z Rosją wschodu i południa Ukrainy, a całej reszcie tego państwa narzucenie kapitulacji z całkowitą demilitaryzacją i stworzeniem takiego swego rodzaju buforowego państwa, które było, no miałoby narzuconą taką politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa przyjazną wobec Federacji Rosyjskiej. Ale nawet w takim wariancie wy, wynik takiej właśnie symulacji byłby możliwy, zdaniem Siergieja Karaganowa, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy udałoby się, cytuję, złamać wolę zachodu. Koniec cytatu. Chodzi o to, aby odciągnąć oczywiście tzw. kolektywny zachód od wspierania rządu w Kijowie i zmusić ten, tenże kolektywny zachód do, jak to określił Karaganow, strategicznego odwrotu. Rosyjski politolog w swoim artykule zahacza także o przyczyny obecnej wojny, wskazując na to, że zachód obecnie tymczasowo się skonsolidował, a Stany Zjednoczone, cytuję, „zmieniły Ukrainę w pięść uderzeniową, aby użyć jej do związania rąk Rosji, militarno-politycznego rdzenia niezachodniego świata, wyzwolonego z kajdan neokolonializmu. Koniec cytatu. W dalszej części Karaganow jeszcze pisze, że Amerykanie chcieliby, chcieliby po prostu zniszczyć, zniszczyć Rosję, drastycznie osłabiając tym samym wschodzące, alternatywne supermocarstwo, jak to, jak to Rosjanin określa, a mianowicie oczywiście Chińską Republikę Ludową. Siergi Karaganow wskazuje także, że Kończy się pięć wieków takiej absolutnej dominacji Zachodu, który, który starał się podporządkowywać inne, inne, części, inne części świata. No i także podkreślił, że zmienia się układ sił na świecie na korzyść tego, co określił mianem globalnej większości, której to lokomotywą gospodarczą są Chiny i częściowo Indie. A Rosja pełni rolę takiego militarno-strategicznego wsparcia. I tutaj w, także analizuje fakt no, zaangażowania się militarnego Rosji. Karaganow zwraca uwagę, że to, co określa mianem, cytuję, „uderzenia wyprzedzającego, było być może spóźnione. Było być może spóźnione, natomiast, natomiast no z, tego, z tego jasno wynika, że Rosja stara się zatrzymać, zatrzymać ten pochód Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o ochronę tej hegemonii liberalnej, która dzisiaj dominuje, dominuje na świecie, także porusza kwestie aksjologii, czy kwestie wartości, mówi o, cytuję, antyludzkich ideologiach, zaprzeczeniu rodziny, ojczyzny, historii, miłości między mężczyzną a kobietą, wiary, służby wyższym ideałom i tak dalej, i tak koniec, dalej. Koniec cytatu. To wszystko przypisuje właśnie działaniem Stanów Zjednoczonych, czyli ta, te zmiany, bardzo głębokie zmiany, jeśli chodzi o warstwę aksjologiczną, tę warstwę, warstwę wartości. Zresztą używa tutaj terminu mankurtyzacji ludzi, czyli właśnie takiego Takiego zniewolenia ludzi i stworzenia z nich bezmyślnych, z bezmyślnych takich maszyn, które są pozbawione głębszych emocji i, bez, i ślepo wypełniają wolę chociażby międzynarodowych międzynarodowych korporacji. To wszystko przypisuje globalistycznemu kapitalizmowi, jak, jak, jak to właśnie określił. Natomiast, natomiast podkreśla, że dzisiaj Rosja przeciwstawia się temu liberalnemu totalitaryzmowi, to kolejne określenie, które tutaj bardzo mocno, jest, bardzo mocno jest eksponowane i zresztą mówi o tym, że dzisiaj ten wektor polityki zagra zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, którą reprezentuje kolektywny zachód jest znakiem dryfu w kierunku wybuchu trzeciej wojny, wojny światowej. Siergiej Karaganow wyraźnie, wprost pisze, że rosyjska operacja wojskowa nie może zakończyć się zdecydowanym zwycięstwem, bez narzucenia Zachodowi strategicznego odwrotu, a nawet kapitulacji. Karaganow pisze wprost, cytuję: „Musimy zmusić Zachód do zaprzestania prób cofnięcia historii, do rezygnacji z prób globalnej dominacji i zmuszenia go do zadbania o siebie. Koniec, koniec cytatu. Tutaj też Karaganow mówi o tym, że Zachód powinien przestać przeszkadzać Rosji i światu w tym pochodzie, w pochodzie naprzód. Natomiast mówi, dodaje oczywiście także to, że trzeba przywrócić utracony instynkt samozachowawczy i że jakby Rosja powinna przywrócić wiarygodność odstraszania nuklearnego poprzez obniżenie tego wysokiego progu użycia broni, broni jądrowej. No tutaj powiedział, że pierwsze, napisał, że pierwsze kroki zostały już podjęte w postaci stosownych oświadczeń prezydenta Rosji, jeżeli chodzi także o roz, rozmieszczenie na Białorusi broni jądrowej, ich nośników, zwiększenia zdolności bojowej sił odstraszania strategicznego i tak dalej, i tak dalej. Karaganow wspomina o drabinie eskalacyjnej, i w jego optyce jest, istnieją 24 takie, takie szczeble drabiny, drabiny eskalacyjnej. Co więcej, mówi także o potencjalnych celach, jeżeli chodzi o użycie takiej broni. Nie mówi tutaj o uderzeniu na Stany Zjednoczone, ale mówi o, o ewentualnym użyciu broni jądrowej. Przeciwko państwu, które wspiera, państwu europejskiemu, które wspiera właśnie rząd, rząd w Kijowie. I dalej Siergiej Karaganow mówi o potrzebie rozwijania strategii odstraszania jądrowego, tak aby zminimalizować potencjalne ryzyko uderzenia nuklearnego na, na Rosję. Zresztą tutaj pisze o tym, że tylko i wyłącznie, jeżeli w Białym Domu zasiadłby, zasiadłby szaleniec. To są słowa Siergieja Karaganowa, to wówczas poświęciłby potencjalnie oczywiście Boston na rzecz, na rzecz poznania. To jest cytat Siergieja Karaganowa. Pojawiają się nazwy dwóch konkretnych, konkretnych miast. No myślę, że nie bez przyczyny pojawił się tutaj Poznań, biorąc pod uwagę bliskość geograficzną. Niemiec, o, o jakby położenie istotne poznania, także jeżeli chodzi o bazy, bazy natowskie, bazy sił powietrznych, chociażby poznań, 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 taką bazę jak na przykład Poznań Krzesiny, ale także właśnie stosunkowo. Niedaleko położone Niemcy, jako też element takiego nacisku informacyjno-psychologicznego tutaj na elity, elity Unii Europejskiej, pokazując, że Rosja jest zdeterminowana i poważnie rozważa obniżenie tego progu wejścia do potencjalnej ograniczonej wojny, wojny nuklearnej. Co ciekawe, były doradca Borysa Jelcyna i Władimira Putina analizuje stosunek Chińskiej Republiki Ludowej do wojny na Ukrainie i do ewentualnego użycia broni jądrowej przez Rosję. Pisze, że gdyby on sam był Chińczykiem, to nie życzyłby sobie zbyt szybkiego zakończenia tego konfliktu na Ukrainie, ponieważ w naturalny sposób odciąga on siły amerykańskie i umożliwia Chińczykom gromadzenie ich do, jak to określił, decydującej bitwy. Zresztą to wszystko w myśl, w myśl zasad sztuki wojny Sun. Jeżeli chodzi o potencjalne użycie broni jądrowej, to pisze wprost, że gdyby był Chińczykiem, to sprzeciwiałby się użyciu takiej broni, ponieważ podniesienie konfrontacji do poziomu nuklearnego oznaczałoby przejście do obszarów, w którym Chiny są nadal słabe. Natomiast nawet gdyby już doszło do użycia tej broni jądrowej, to wówczas, zdaniem Karaganowa, Chiny powinny wspierać swojego sojusznika, czyli, czyli Rosję, zapewniać mu pewne, właśnie takie, pewne, szeroko pojęte wsparcie, ale jednocześnie nie ingerować bezpośrednio w przebieg konfliktu wojennego, no swe, swego rodzaju przyjąć taką postawę chowania się za plecami, plecami Rosji. Pisze zresztą Siergiej Karaganow wprost, że gdyby Rosja użyła broni jądrowej, to Chińczycy by to potępili, ale jak to, jak to określił, w głębi duszy by się radowali, że zadano potężny cios reputacji i pozycji Stanów Zjednoczonych. Tak pisze profesor Siergiej Karaganow. Rosyjski politolog kończy swój artykuł znamiennym zdaniem, że ostatecznie zwycięzcy nie są oceniani. I jakkolwiek moglibyśmy potraktować artykuł Siergija Karaganowa jako jeden z kolejnych przykładów no, takich działań w obszarze informacyjno-psychologicznym, próby zastraszania Zachodu, co oczywiście mieści się w całym repertuarze współczesnych działań politycznych, tego typu zabiegi, właśnie wpływania na noosferę, wpływania na sferę mentalną wrogich społeczeństw są stosowane przez największe mocarstwa, przez największe, najsilniejsze państwa, państwa świata. No to trzeba jednak umiejscowić artykuł Siergieja Karaganowa, jego osobę, która jest niezwykle wpływowa, jeśli chodzi o rosyjskie kręgi władzy w szerszym kontekście strategicznym, aż tym szerszym kontekstem, kontekstem strategicznym jest wszystko to, co działo się także przed 24 lutego 2022 roku. Wówczas Rosja również stosowała cały arsenał takiego oddziaływania informacyjno-psychologicznego, a mimo to doszło do użycia do użycia po prostu siły, siły militarnej i w tym kontekście warto się zastanowić nad głębiej nad bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy doskonale, że jest szereg działań, czynników decyzyjnych w Warszawie, które są odbierane w Rosji, czy na Białorusi jako konfrontacyjne, jako wzmacniające to napięcie w regionie i Sytuacja, w której Ukraina przystąpiłaby do NATO, będąc jednocześnie w stanie wojny z Federacją Rosyjską, no sytuowałoby nasz kraj jako kraj po prostu frontowy. Z, moich, z mojego podcastu geopolitycznego wiecie Państwo, jak wygląda kwestia obrony cywilnej w Polsce, jak wygląda kwestia schronień, ukryć dla, dla cywilów na wypadek wojny. Wiemy doskonale, że Polska nie jest przygotowana do, do takiej wojny pełnoskalowej, no a już tym bardziej do, do Jakiegokolwiek przyjęcia uderzenia, uderzenia nuklearnego. I można zadać pytanie, czy dzisiaj broń jądrowa jest tylko i wyłącznie papierowym tygrysem, czy Rosja próbuje tylko i wyłącznie straszyć, czy jest. Zdecydowana do potencjalnego użycia tej, tej broni. Biorąc pod uwagę historię ostatnich kilku lat i to, że Rosja zdecydowała się na taki konflikt militarny, no, w mojej ocenie należy brać te groźby całkiem serio, całkiem poważnie, uwzględniać je w różnych scenariuszach rozwoju sytuacji geostrategicznej. W mojej ocenie, Polska powinna starać się być mediatorem w regionie, a nie państwem, które będzie tutaj dążyło do, do konfrontacji. W naszym interesie jest przede wszystkim jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie, a nie, a nie włączanie Ukrainy będącej w stanie wojny w ramy Sojuszu Północnoatlantyckiego i tym samym narażanie się na, na udział w tej, w tej wojnie. Dziękuję Państwu za uwagę.